temat, jaki chciałem podjąć, to oszczędność paliwa w samochodzie ciężarowym. Co trzeba robić, jak używać samochodu, aby oszczędzać paliwo, mieć jak najlepsze wyniki we wszystkich statystykach auta. Zaraz tutaj wrzucę, jak to na przykład w DAF-ie wygląda, jak te statystyki wyglądają. Mam je jeszcze chyba gdzieś zdjęcie z Mercedesa. I co należy robić, jak powinno się jeździć. Zapraszam. Pierwsza podstawowa rzecz. Pośpiech nie sprzyja oszczędnościom. Jak szef goni, sipko, bo musisz, to nie damy rady oszczędzać paliwa. Jak chcemy oszczędzać paliwo, to jeździmy zgodnie z wszystkimi zasadami eco-drivingu. Zasada numer dwa. Mamy retarder, używamy go najwięcej jak się da. Nie czasami, nie być może, zawsze. W każdym hamowaniu, nawet jeśli to jest hamowanie w mieście, które zostało wymuszone, to i tak hamujemy retarder. Nie dość, że statystyki idą do góry, to oszczędzamy też hamulce. A to jest jednak spory koszt całej jazdy ciężarówką. 3. Jeździmy przewidująco. Przewidujemy, co się dzieje. Jeżeli chcemy zjechać na parking, to już 500 metrów przed parkingiem, 800 metrów przed parkingiem wyrzucamy samochód z tempomatu, toczymy się. Już jak się zaczynają pojawiać znaki 300, 200, 100, zaczynamy powoli hamować, czy hamulcem klapowym, czy retarderem. Zaczynamy już zwalniać. Staramy się tak jechać, aby jak najkrócej używać hamulca, a jak najdłużej używać tej elektroniki, która jest nam dostępna. Ciężarówka sama zacznie zwalniać. Oczywiście nie będzie to zwalnianie 80 km na godzinę, 50 km na godzinę, nie. Ona będzie zwalniała, bo ją też pęd pcha ciężaru, który mamy na plecach. Ale używajmy retardera, klapowca, co my mamy do dyspozycji, jak najwięcej, jak najczęściej. To nie jest, że my zapominamy, nie, zawsze, jeszcze raz zawsze. 4. Nie jeździmy z maksymalnymi prędkościami. Nie i jeszcze raz nie. Śpieszy nam się, to i tak ma być to tak zaplanowane, żebyśmy dali radę dojechać z prędkością przykładowo autostradową 85. Różnica przejazdu na trasie 600 km z prędkością 90, a 85 to będzie 2-3 minuty. To jest bez sensu. Samochód się zużywa, my jedziemy zestresowani. To nie jest dobre. W ciężarówkach, które mają aktywny tempomat, które mają już nowoczesne tempomaty, które mają możliwość ustawienia histerezy, czyli plus 5, minus 5 na przykład. Ustawiamy histerezę na poziomie jedno oczko poniżej 90. Czyli przykładowo jadę 8,3, to ustawiam sobie histerezę na poziomie 6. Czyli 89 ma samochód mi utrzymać tą prędkość z górki. Jeżeli jadę pod górkę, to wszystkie prawidła eco-drivingu mówią, żebyśmy też ustawili to 6, a nawet więcej. No tylko, że jak ja będę jechał pod górkę z pełnym załadunkiem, to i tak mi samochód zwolni, więc mogę sobie ją tam ustawić na poziomie 83 minus 6, czyli to będzie tam 77. Samochód i tak wiedzie wolniej, bo potrzebuje mocy. Ustawiajmy histerezę na poziomie 89 max. Czyli 83 plus 6, 85 plus 4, gdyż przy 90 km na godzinę już w Niemczech robią zdjęcia. Więc za 8,9 nie dostaniemy zdjęcia, ale za 90 tak. Stosując się do tych 5 zasad, które Wam wymieniłem, szef powinien być zadowolony, środowisko powinno być zadowolone i Wy będziecie mieli coraz większą wiedzę, umiejętność
jak to robić, jak korzystać z tego systemu, z tych systemów, które mamy. I tak się jeździć powinno. Tak powinien jeździć dobry kierowca. Nam się nigdzie nie spieszy. My nie mamy podstaw do tego, żeby zasuwać, jeszcze raz zasuwać. No i podstawowy temat, który usłyszę bardzo często. Ty robisz szefowi dobrze. Jak szef ma dobrze, to powinien się podzielić z tym, że ma dobrze. W Niemczech większość szefów, gdy im się zgadza pieniądz na koniec miesiąca, dołoży coś kierowcy. Da mu premię co jakiś czas. Zorganizuje jakieś spotkanie, szkolenie. Jest jakiś raz do roku impreza integracyjna. Na to wszystko trzeba zapracować. Ja już nie umiem inaczej jeździć, w inny sposób. Po prostu nauczyłem się, przyzwyczaiłem i najwygodniej mi się jeździło z prędkością 83 km na godzinę. 83 plus 7 minus 7, czy tam plus 6 minus 6. I mnie wszyscy wyprzedzali, ja nikogo nie wyprzedzałem, ja się nie stresowałem, nie gryzłem kierownicy pod górkę, szybko, bo ja muszę. Nie, spokojnie do celu. I tak średnia nasza prędkość na autostradzie wynosi w okolicach 80, jak nie niżej. Dziękuję za obejrzenie tego filmu. Zapraszam do subskrypcji, do lajkowania. Zapraszam do komentowania. I życzę dużej ilości nawiniętych kilometrów, spokoju i powodzenia w życiu. Cześć.